Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Farmer's Father. Proszę Państwa, proponuję, żeby w dniu dzisiejszym, słuchajcie, przenieść się, pójść sobie na spacerek do Tartaku, bo może tam coś ciekawego byśmy sobie ogarnęli. Co tam tutaj cały czas jest? Dobra, jeszcze chwilę wytrzyma. To jest takie miejsce, gdzie moglibyśmy pewnie coś fajnego zdobyć, ale no pewności nie ma. Na razie idziemy do rzeczki, zaczerpnąć łyka, no bo szkoda marnować wody w butelkach, jak mamy tutaj tak blisko blisko rzeczkę. Słuchajcie, no, a napił się, dobra. Słuchajcie, ten Tartak, jakby tutaj najlepiej pójść. No, myślę, że tutaj tędy można kicnąć i będzie dobrze. No trochę czasu nam to pewnie zajmie, ewentualnie tędy już mogę tą stroną pognać. Zapiszę sobie jedynie rozgrywkę i możemy śmigać. No tutaj wszędzie zwierzęta ganiają, wszędzie, nie? Natomiast ustaliłem, gdzie Eternit można zdobyć. Tutaj oczywiście z pomocą Freeminda. To Kamil poinformował, że gdzieś koło domu tutaj jest ulokowany Eternit. To może by udało się, słuchajcie, zbudować dla naszych zwierzątek schronienie. Dla krowy konkretnie. Jaką ja mu kuźwa dziurę w głowie zrobiłem? O ty synu. No dobra, bieramy go i ciśniemy dalej. Natomiast muszę zobaczyć, słuchajcie, co jest w Tartaku, a jak nie, to... ty synku. Dobra, zapiszemy jeszcze raz. O, żeś ty szkopie, ty zakutapało. A cię zaraz, cię teraz ciulu załatwię. Znowu Julcia powie, że jestem bohaterem, bo od tyłu podchodzę i zabijam. O! A drugi szkop się na zasiekach powiesił. Na jajach. Dobra, wiecie co? A może nie będziemy ich zaczepiać. Może kiedy indziej. Bo za dużo już jelenia niosę, nie? I taka jest wersja oficjalna. Nie to, żebym się bał, nie. Ja jestem dzielny chłopczyk. Tylko jelenia mam w sobie i takie tam. Natomiast... jest cel jasny. Kierunek Tartak. Oczywiście nie dajmy się zabić w miarę możliwości. O ile się da. No tutaj droga prowadzi, tu zasieki są, tu droga zablokowana jest. O dobra, tam jakieś szkopisko chodzi też. Kurde, ale mi tnie ta gra. Tartak już widać. Tartak już widać, słuchajcie, zobaczymy, czy może tam Ludwika spotkamy i może będzie można z nim coś tam porobić ciekawego, ale wątpię, żeby Ludwik ogarniał temat, dlatego, że o, tam chyba szkopy są, dlatego, że Ludwik to chyba taki troszeczkę młody człowiek był. Ty, co ten kuźwa odpierdziela? Okej. Dobra, trochę dużo tych szkopów tutaj mamy. A w ogóle on to się przechadza. Ty panie. To nie będzie tak łatwo, żeby ich dorwać. Dobrze, a ja się pytam, a to jest ten nielot, tak? Tak, i oni sobie tu, kurczę, nieźle patrolują to. Bo ten to już patroluje. Tak samo jak i ten. No i weź go teraz, kurde, zabij, no. No możemy spróbować. Czekajcie, zobaczmy, zapiszmy grę. I spróbujmy jakoś tak podejść, żeby nas w miarę możliwości nie przyuważył. Chociaż to nie wiem, jak to mam wykonać, żeby nas nie przyuważył. O, Stachu już se trzepie. On tu zaraz pewnie wróci, więc by trzeba było... Żeby się tylko nie posrał. O, ty patrz, on nas zauważył. Kurde! No przecież ja nie mam żadnych szans, żeby ich z tego sztucera, z tego karabinu załatwić, no. Wiecie co, wziąłem i się przeniosłem już tu, kurczę, na farmę
naszą, bo naprawdę. A zobaczmy, słuchajcie, po tych aktualizacjach i tak dalej, czy ta skrzynia jest pusta. Pusta, dalej jest pusta, kurde. No nic dodać, nic ująć. Po prostu masakra jest. O, czekajcie, ale tam coś jest. Tam coś by było, słuchajcie. Coś tam jest. Coś tam się dzieje. Co to może być? Czyżby słoma? Cholera. O, ty kurde! A ty to kto? Kuźwa, zamknij tę japę. Kto ty? Wiesiek? No witam. Pogadamy? Jeść, strasznie chce mi się jeść. Ale dlaczego ty tutaj koło mnie chodzisz, ty? No wszystko by się stąd wydostać. To chodź za mną. Okej, okay, no chodzisz za mną, dobra, Wiesiu. A teraz zostań tutaj. I do widzenia. O, i przestań mnie kuźwa śledzić, mam co nie zestrałem, ty. Idzie jaka łysa pała do mnie, kuźwa, tu. No jo. O, dobra, co to jest? Co ja to zdobyłem? Ścięty owies, słuchajcie. Elegancko. Ścięty owies. No, fajnie byłoby to podnieść. No, byłoby bardzo fajnie, ale... No, ale nie. Nie wiem, co z tym wieśkiem mam zrobić, kuźwa. No patrz, ty się, kurde, no nie wezmę, no. No nic, no, dwie sztuki mam, dobra. Co to tutaj jeszcze jest? Co to? To będzie złom. Ale ja szukam tego eternitu. Szukam eternitu, tutaj mamy deseczki. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Ty, no, Kamil. Żeś mnie, kurde, przypadkiem w ciula nie zrobił? No i gdzie ten eternit jest, no? A Wiesiek, słuchajcie, to jest gościu z tego. Z, proszę was, obozu jenieckiego. Bo to już przypomniałem sobie. No jasna cholera. Co oni, kurna, że z boku stodoły eternit jest? Są dechy, to tak, to na pewno, a eternit? Chyba, że to nie z boku stodoły, tylko z boku domu. Dobra, ja mam pomysła. Ogarnijmy, słuchajcie, może temat. Może to się nie da otworzyć, no naprawdę. Ogarnijmy sobie temat i przeróbmy, słuchajcie, tego jelenia na mięso i skórę. To nas trochę odciąży, bo on teraz to nam troszeczkę tej wagi dużo zabiera. A tak to będzie ciut lżej. No, 11 weszło mięska, czyli to 11 jeleń daje, a ta... sarenka 8. Kurde. Przez to, że to wszystko jest takie białe, to ja niewiele co widzę, powiem wam szczerze, naprawdę. Dobra, tutaj jest płot, to eternit to nie jest. Tutaj były dechy, eternitu też nie ma. No, szkutwa... Wiesław sobie tutaj o, stoi. Tamten ścięty owies, tutaj jaja niepoznoszone. No i takie chocki klocki, kurwa. Zrobili mnie, kurde, w konia. Ej, nie znalazłem eternitu, wracam do schronienia tutaj naszego. Bo wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie. No i teraz co? No i teraz trzeba będzie, słuchajcie, pokombinować trochę. Co by tu innego zrobić? Myślę, że byłbym w stanie, załóżmy, gdzieś tam pójść, tylko no nie dzisiaj, bo to już 17:30, trzeba się przespać, ale wydaje mi się, że można byłoby, powiedzmy, ogarnąć temat pójścia na targ ponownego. I zobaczyć, czy tam przypadkiem nie będzie jakiejś opcji dialogowej i tak dalej, bo powiem szczerze, nie pamiętam. Wydaje mi się, że któryś z żołnierzy niemieckich miał jakąś tam właśnie opcję dialogową dla nas, no i teraz właśnie pytanie, jak to tam wygląda, nie? Ale ja ten ścięty owies tutaj wrzucę, ale możemy chwilowo pogotować.
Stachu jest, kurde, przeziębiony. Co chwila tylko grozi, że on zaprotestuje i zapalenie płuc będzie miał. No to kuźwa mniej. No, się będę przejmował. No. Ile my mamy w ogóle wody? Bo tutaj może być... O cholera. Dlaczegoż to takie rzeczy się tu dzieją? To ja nie wiem. 8 wody. Można byłoby szyneczkę machnąć. Bo tu jedna woda jest potrzebna. Dobra, 3 mięska. Nie ma problemu. To możemy sobie na to pozwolić. Nie chcę masła zużywać na razie, bo można byłoby smażone mięso, tak? Bo tutaj jedno masło, jedno mięso. To by może było lepsze, tylko cholera jasna. Kurczę, tutaj też Tomek Stalker pisał, znaczy on ma taką ksywę, nie, że ja go wyzywam, że on też nie może tam krowy doić i tak dalej, więc już chyba na 100% jest pewne, że trzeba te... Trzeba to schronienie dla niej zrobić, dla tej pipy i kuźwa. No i ten eternit, no. Opa, jak mi dorzuciła tu skubara. Będziemy pracować nad tym, słuchajcie. Nie ma się co na razie martwić, nie ma się co denerwować. W końcu to tylko gra. Dobra, słuchajcie, przybyliśmy. Poważnie? Przybiliśmy, słuchajcie, tutaj do tego gospodarstwa. Jeszcze raz przetrzepać gospodarstwo, ale tym razem, no dobra, mamy tutaj różne... Cholera. Damy tę lampę, kuźwa. Nie da się. Mamy tutaj różne dobroci i tak dalej. Niemniej... Musimy bacznie patrzeć, kurde, czy gdzieś eternitu nie będzie, no bo to... No jedną sztukę znalazłem, cholera, ale to u tatka, nie? A tutaj trzeba było, słuchajcie, więcej, dużo więcej. Ta studnia to jest atrapa. Ile tak na dobrą sprawę? Zobaczmy, ile tak na dobrą sprawę potrzebujemy na wiatę. Jeden boksik, powiedzmy, 16 eternitu, nie? A tutaj na dwa boksy... To 32, żeby chcieć, powiedzmy, świnie też schować, nie? No, albo kurnik zrobić, o. Aczkolwiek kurnik to my tam mamy u siebie. Chyba, że... Wiecie co? Wpadłem teraz na pomysł, który może się udać. I to może Tomkowi też pomóc i wszystkim pomóc, ale musimy to przetestować, słuchaj, ta. Kuźwa, my się tak spuszczamy za przeproszeniem nad tym, żeby wziąć i wybudować schronienie dla krowy, nie? A przecież można by ją było zamknąć w oborze w tym starym gospodarstwie. No to musimy iść i to przetestować. Dobra, fajne rzeczy żeśmy tutaj znaleźli, naprawdę. I ziemniaczki i tak dalej, nabojów sporo, więc dobrze, elegancko. Ale ile mamy wagi? Jeszcze trochę. To ja proponuję, żeby może pójść do tej chałupy, do której nie mogliśmy wejść poprzednio, słuchajcie, bo chcę zobaczyć, czy twórcy po aktualizacji to jakoś tam naprawili, nie? A to była ta chałupa tutaj. Więc możemy spojrzeć, czy się da, czy się nie da, tam na tego Niemca trzeba uważać. O, zobaczcie, eternit, kurde. Elegancko. O. Tak. Cholera, może zaczniecie, kuźwa, w końcu zwracać uwagę na problemy, kurde, normalne, a nie... Kuźwa, co? Dlaczego nie naprawicie tych drzwi? Jak my tam mamy wchodzić? Skopa nawet się nie da. Dobra, idziemy, słuchajcie, bo jest godzina 12:07. To by trzeba było przetestować ten mój pomysł i zobaczyć, czy to się da, czy to się nie da zrealizować. Ale to się da zrealizować, o ile boksy się otwierają.
No to też musimy. Teraz sobie podejdziemy, teraz sobie przetestujemy i zobaczymy, czy się otwierają, czy się nie otwierają. Tutaj ten wiesiek, czy jak mu tam kuźwa, on tu stoi cały czas. Wiesław, no. Nie wiem, po co ja ci właściwie uratowałem. Znowu będzie, kurde, tak, że się coś tam zablokuje i... no jo. Ej, co tu tak ciemno jak... No, i? Ha! Elegancko! Kurde, elegancko, słuchajcie. Będzie dobrze. Będzie dobrze, słuchajcie. Jajeczka? Nie ma. No kur też już nie widziałem jakiś czas. Chyba, że z tych kur się tam coś wykluło, nie? Co też jest prawdopodobne, ale... No ale... Dobra, to teraz tylko tak. Dotrwać jakoś, słuchajcie... O, no są kury. Dotrwać jakoś do wieczora. I będziemy patrzeć, co dalej, nie? Myślę, że to jest dobry pomysł. No jeden ten eternit zdobyłem. No to jeszcze 14, bo tam mam dwa, nie? Ja tu jeszcze popatrzę, bo być może gdzieś na posesji u nas leży. A ja ślepie nie widzę, bo to bielusieńko jest. Ten eternit no też jasny. I można nie zauważyć, bo jakiś taki może być przysypany śniegiem albo coś. Nie zbieram na razie tego złomu, bo i tak jestem przeciążony, to złom mnie jeszcze bardziej przeciąży. Natomiast no, pisali twórcy, że to gdzieś oparte koło budynku jakiegoś jest, w starym gospodarstwie. Tylko, no właśnie, w starym gospodarstwie, tu wszystko jest kuźwa stare. I pytanie, czy to w starym gospodarstwie naszym, czy gdzie indziej. Dobra, nie będę się teraz tym zajmował, słuchajcie, bo mamy plan. I zobaczymy, czy ten plan wypali. Dobra, słuchajcie, pomysł jest taki. O, weźmiemy wiaderko, bo i tak tutaj leży, tak? O, właśnie, to chwileczkę, to weźmiemy troszeczkę więcej wiaderek. Bo ja tu już się roznegliżowałem i tak dalej. To weźmiemy więcej wiaderek, bo mam wagę. I teraz co my z nimi zrobimy? Kuźwa się jąkam. Zrobimy tak, że pójdziemy zamknąć krowę. Nabierzemy wody do wiaderek. Przyjdziemy tu, wlejemy do kuchni, tam żeby było, i się prześpimy. A jak się prześpimy, to potem pójdziemy na drugi dzień sprawdzić, czy tę krowę można wydoić. Pyk. Aha. Halo, halo, wieczór. Co ty odpierdzielasz, ty? Słuchaj, ja ci proponuję... No? Ja ci proponuję się cofnąć, bo... O, widzisz, no jak chcesz, to potrafisz. No chodź, chodź. Dobra, ty świnio, siedź tu, kuźwa. Idziemy. Jest 16:30. Idziemy. Idziemy, idziemy. Realizować nasz zacny plan. Czy ta krowa idzie ze mną? O, idzie. Tylko, że kuźwa, nie będę latał tak w te i we w te, nie? Ona już po prostu tam zostanie. I myślę, że o ile się uda, tak? O ile się powiedzie nasz plan, bo może się nie powieść. Dobra, ja się tylko jeszcze napiję tutaj, o. Krowa, chodź. Teś, teś. Dobra, musimy się spieszyć, bo ja nie pamiętam, jak to, jaka to była... O kurczę, ona tu przejdzie? Przez tę bramkę? No jeleń przeszedł, ale krowa grubsza. Idzie, dobrze, elegancko. Ja nie pamiętam, jaka to była procedura, słuchajcie, tu z zamykaniem tych zwierząt, nie? Otwórz. Jest opcja, wprowadź zwierzę. Możesz w dupsko. Wprowadź zwierzę. Tadam! Elegancko! No. I siedzi tutaj. Stan zwierzęcia jeszcze nie głodne. No, ale to się zmieni. Ja nie wiem, co ja bym jej mógł tam dawać do żarcia, oprócz tej tam słomy.
Dobra, proszę Państwa, jest po 18. Idziemy spać. Krowa zamknięta, tak? Wszystko zrobiliśmy takie jak w Farmer's Life. Zobaczmy, co tutaj, bo ten ciul, kuźwa, za chwilę jeszcze będzie chory. Nie daj Boże, zapalenia płuc dostanie. Bo on już tu grozi, że jeden dzień do zapalenia płuc. Zapomniałem cholera wziąć i tej wody nabrać w rezultacie, bo się podnieciłem zamknięciem krowy. Jeszcze z Kamilem z FreeMind rozmawiałem, bo tam kuźwa z tym Eternitem, tak? Bo devsi mówili, że leży Eternit gdzieś koło budynku, ale może im się popierdziło z Farmer's Life, nie? No więc zadzwoniłem do Kamila, powiedziałem, kurczę, weź ty się chopie, upewnij, nie? No i dobrze, no Kamil powiedział, że aż sobie z ciekawości ten odcinek obejrzy, no to się chłopie uśmiej, nie? Wstajemy, słuchajcie, o której wstajemy? 6.50 to za późno, 5.51, chociaż nie, 6.50 to dobiegniemy, nie? Do gospodarstwa, żeby krowę wypuścić i ją wydoić. O ile się da, bo to jest taki pomysł, wiecie, do testowania, nie? Do przetestowania. Więc zaraz zobaczymy. Jak to będzie trybiło? Jeszcze się Stachu tam wyśpi i tak dalej. No bo przecież ten Kazik, kuźwa, już płacze, już tam ma jakieś wąty. Już ten, on chyba głodny jest, no i trzeba mu mleka dać, nie? Bo przecież on nie dożyje do historii z Farmer's Life, kuźwa, jak tak dalej pójdzie, nie? Dobra, zapierdzielamy. Zapierdzielamy, tutaj niby głód do połowy, czyli pewnie matka się napierdzielała, jak małpa kit, kuźwa, synowi nie dała, nie? Ale co to w ogóle takie małe dziecko, co ona, pokarmu nie ma? Może nie ma. Ale to dawać takiemu małemu dziecku mleko od krowy, kuźwa, to no, ryzykowne. Cholera, gdzie ja biegnę, bo ciemno jak w dupie. A ty popatrz Mietek, kuźwa. Gdzieś tam mostek powinien być. Cholera, bo ja... To już po siódmej jest, ty! Kuźwa, poczekaj! Bo zaraz krowy nie zdąży wydoić, ty. Ja pierdzielę. Dobrze, że tu przez tę rzekę można przechodzić. I ja normalnie powiem wam szczerze, że ja się tak kurna mogę się zrelaksować w tej grze. To jest moje marzenie po prostu. To ja marzyłem o takiej grze od zawsze, kuźwa, żeby móc po prostu skraszować sobie kompa, żeby wiatraki chodziły tak, że wiecie, że on odlatuje. To jest moje marzenie, to jest sens mojego życia, kuźwa. Naprawdę. I dobra, mamy, słuchajcie, opcji więcej. Chyba zatrybi, słuchajcie, chyba zatrybi. Trzymaj tak kciuki. Bierę mi wiadro, więcej i wyduj, kuźwa, jest, słuchajcie, problem na doraźnie rozwiązany, tylko się trzeba nalatać, nie? Tylko się trzeba nalatać, od razu mówię, no bo tutaj krowa zamknięta jest w tym swoim boksie w starym gospodarstwie, ale... Kurwa, żeby trzeba było... Naprawdę. Ten odcinek chyba będzie nosił tytuł Jak wydoić krowę? Poradnik. Ale mamy dwie beczki, kuźwa. Oj, według jaja. Dobrze, teraz tak. Co ja mam z tobą, kuźwa, zrobić? Oto jest pytanie. Można by ją było zamknąć z powrotem w tym, no. O, przypadkowy wiesiek tutaj stoi, kuźwa, i... No i widzicie, uratowałem ciula. Ile to tam jeszcze? O cholera, 10 godzin. Dobra, ja muszę jakąś, nie wiem, herbatkę wypić, coś, bo ten jeszcze będzie chory. To nabierzemy wodę tym razem, nie? O, elegancko. I damy pod... Tu już jest woda. I damy pod kuchnię, będzie można coś pogotować, może jakieś polowanko, może jakieś, nie wiem, herbatkę rozgrzewającą z wódeczką, nie? Na wszelki wypadek, bo tutaj też poruszyłem z Kamilem temat taki stosunkowo prozaiczny, można powiedzieć, ale jednakowoż ważny. Mianowicie, gdzie tu jest jakakolwiek informacja o tym, ile już dni minęło, tak? Bo my nie wiemy, no, ja tu nigdzie nie widzę, nie wiem, czy państwo widzicie opcję, ile minęło dni, ile przeżyliśmy, albo jakiś
jakaś informacja, ile do końca zimy, no bo to żebyśmy wiedzieli, ile jeszcze opału potrzeba do ogrzania, bo to inaczej się zbiera ten opał, jeżeli potrzebny jest tylko do ogrzania. Znaczy, jeżeli jest potrzebny do ogrzania i do gotowania, o, w ten sposób, a inaczej, jeżeli tylko do gotowania, nie? To wtedy tyle tego opału nie potrzeba. No ale... nie ma. I teraz jest kolejny problem, krowa spierdoliła. Ja cię kręcę, ty... No na chwilę ją spuściłem tylko z oka. Dobrze, proszę państwa. Najważniejsze, że mam dwie bańki mleka. To już jest coś. Kaziu przez dwa dni zabezpieczony. No dobra. A Stachu to se tam wodę chleje z rzeczki, bo po co pić ze studni? Studnia jest dla słabych. Tutaj są żywe, kulturalne bakterie w tej wodzie, także tak jak w Actimelku, kuźwa, i można się jakoś tam posilić. Dobra, ja proszę państwa muszę szukać krowy, bo niestety, ale gdzieś postanowiła się wybrać na spacer, jeszcze nie daj Boże, pójdzie na pole minowe i będzie po niej. Natomiast państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego jakże zacnego odcinka z Farmer's Father. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.